Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Przychodzimy do Was dzisiaj z chyba drugą albo trzecią. Nieważne, edycją założeń na nasz temat, który będzie takim dziwnym Q&A. Tak jak mówiliśmy w ostatnim filmie, mówiliśmy też na Instagramie, wiemy, że pojawiło się dużo nowych osób, więc stwierdziliśmy, że czas odświeżyć ten format i pomiziać kota, który oczywiście będzie nam tutaj cały ten film przeszkadzał. Wrzucaliście w skrzyneczkę, wrzucaliście w komentarze pod poprzednim filmem i będziemy sobie bez zbędnego przedłużenia chyba przechodzić. To jest takie założenie dosyć ogólne, które już się troszkę pojawiało, ale no takie pomyślałam, że niektóre ogólne powtórzymy dla tych, którzy nie wiedzieli albo na przykład nie oglądali filmów. Jeżeli chcecie, no to one się tutaj wyświetlać będą w trakcie całego filmu, wykajcie po prawej stronie, więc możecie sobie kliknąć. Nie zależy Wam na nowych znajomościach, bo macie swoją ekipę. I to jest jedno z najbardziej obvious pytań. Znaczy myślę, że obie mamy... jesteśmy w takim momencie życia, tak to po bumajsku, gdzie bardzo docenia się znajomości, szczególnie jeżeli one trwają już ileś tam lat i utrzymują tak. się. I szczególnie kiedy to są takie znajomości z osobami, które nie mieszkają w naszym mieście, bo jasne, zawsze jest łatwiej utrzymywać z kimś kontakt, kto mieszka no niedaleko, tak? My mamy to szczęście, że mamy przyjaciół rozsianych właściwie po całej Polsce i udaje nam się rozmawiać właściwie codziennie, jeżeli nie codziennie, to raz na kilka dni i zawsze jesteśmy gdzieś tam dla siebie oparciem. I to trochę nie jest tak, że wiecie, jesteśmy absolutnie zamknięte na nowych ludzi i nikogo nie chcemy poznawać i tak dalej, no bo nie, chyba tak nikt tak nie ma. Aczkolwiek ja na przykład w ogóle zawsze bardzo ostrożnie podchodzę do nowych osób, do nowych ludzi. Musi być vibe check. Tak. To jest najważniejsze, żeby był vibe-check. Także tak. To jest też w ogóle spoko, że jakby sytuacja obecna na świecie niewiele zmieniła w naszych relacjach, poza tym, że się widzimy po prostu rzadziej, tak. Ale generalnie kontakt jest cały czas utrzymywany i to sobie płynie dalej i tak to wygląda. Jesteście dla siebie jak siostry. Ja jestem ciekawa, powiedz mi, jesteśmy jak siostry? Jakby tyle się już... W sensie wiesz, pytanie teraz, co to znaczy być jak siostry, nie? Można tak powiedzieć. No na pewno nie jak siostry z ostatniej książki. No otóż to, chociażby, tak? Czy słuchajcie, no ja swoich bliskich przyjaciół traktuję jak członków rodziny no. I to, żeby komuś tam powiedzieć, że się kogoś, wiecie, kocha i tak dalej, to jest jakby myślę na porządku dziennym w naszej ekipie, jakby wyrazy miłości wszelakiej lecą na naszych konwersacjach, mam wrażenie, właściwie codziennie. Także no między nami to tym bardziej, tak, biorąc pod uwagę, no. Że widzimy się co najmniej dwa razy w tygodniu, ewentualnie raz w tygodniu, jeżeli uda nam się nagrywać filmy na zapas. Tak, i rozmawiamy ze sobą 24/7 codziennie, tak, nawet jeżeli nie na, nie piszemy ze sobą, to koniec końców zwykle i tak spotykamy się wieczorem na Discordzie, żeby coś tam obgadać, obojętnie czy to są kwestie jakieś prywatne, czy kwestie dotyczące kanału. Albo ja wydzwaniam do Anny, jak ona robi sobie popołudniową drzemkę na FaceTime'ie i ją męczę. Po prostu, ale też na przykład mamy takie sisterhood momentu w stylu zrobimy sobie wzajemnie włosy, no, zjemy razem obiad. No. Ej, Marta, zobacz jakie fajne paznokcie sobie zrobiłam. No. Więc jest tutaj tego takiego jakby, no sypiam się jak 150. Też widać, myślę, to na wyjazdach, no nie jakby, Anuś, prowadzisz, żeby podać ci kawkę? To jest w tym stylu, Marta, jak jedziemy, to weź puść to i to, dobrze, już ci puszczam, kochanie. Więc bardziej bym powiedziała, że to jest siostrzano-małżeńska relacja. I nie jesteśmy razem, bo takie pytania też się pojawiły. Znowu. Dostajecie szału, jak ktoś prosił o obserwację. Jest plaga ostatnio. Znowu. Tak. I też u nas i u dziewczyn i u ekipy się pojawia dużo wiadomości z cyklu. Ostatnio Kara dostała hitową wiadomość, w której było hej, w sumie to cię nie obserwuję, nawet nie wiem co robisz na swoim... W sensie ja tu legit mówię, to nie jest moja jakaś dzika parafraza. Nawet cię nie obserwuję i nie wiem co robisz na koncie, ale mimo to będzie miło jak wpadniesz, zaobserwujesz i na przykład udostępnisz dalej. Tak. Słuchajcie, dla wszystkich osób, które zakładają na przykład nowe konta na Instagramie i chcą nie się... róbcie tego. Nie róbcie tego, bo to nie działa. A tym bardziej was skreśla jeszcze. I potem, no. Jak wiecie, napiszecie kolejną wiadomość z cyklu, nie wiem, odpowiedź na Instastory, to my widzimy tą poprzednią wiadomość i mamy takie now you wanna be friends? Like... Przepraszam, się rozkota w nosie. Klasyk. Więc nie róbcie tego po prostu i tak, wkurzamy się, bo to jest bardzo niemiłe, bardzo nieeleganckie i... Bardzo takie, wiecie, podmiotowe, przedmiotowe traktowanie, więc tak. Wasze typy MBTI to Marta ENFP, Anna ENTJ. Nie. Macie tu jeden błąd. Rany boskie, ktoś mnie wziął za ekstrawertyka? No. To jest niesamowite wydarzenie. Ja jestem ENFP, ty jesteś... INFJ. INFJ. Czyli z Polska INFJ. INFJ. Więc to ENTPTJ, co tutaj nie wyszło, ale tak. Rany, jestem naprawdę pod wrażeniem, że ktoś tak pomyślał. W sensie... Anna jest totalnie i.
I. Majta jest uzależniona od bleczka. Nie. Już nie? Już nie. To jest czwarty miesiąc trzeźwości. Można powiedzieć. Nie, zrzuciłam z dnia na dzień i jakoś tak. W sensie wiadomo, jak tam mam czasem na przykład słaby dzień i wstałam po 3 godzinach na zajęcia, które trwają od godziny 10 do 17, to sobie jednego wypiję, ale to nie jest tak, o, że... O właśnie, miałam zrobić taki disclaimer w ogóle dzisiaj, tak mi się przypomniało, jak to powiedziałaś. Bo ja dzisiaj bardzo krótko spałam jak na siebie i byłam pewna, że będę zmuszona zrobić taki disclaimer na początku tego filmu, że będę prawdopodobnie gubić słowa i mówić pierdoły i żebyście wzięli sobie na to poprawkę z racji tego, że jestem niedospana, ale trzymam się dzisiaj zaskakująco dobrze i w ogóle o tym zapomniałam. Zjazd przyjdzie koło 15. Już jest po 15. No to koło 17. Nie, ja myślę, że dzisiaj dam radę. Dzisiaj jest power day. Tak. To jest ciekawe założenie. Anna częściej obraża się na Majtę niż Majta na Annę, albo cały czas jest na nią wkurzona. Że ty jesteś na mnie wkurzona, czy ja jestem cały czas wkurzona? Że ty się częściej na mnie obrażasz niż ja na ciebie. I że częściej jesteś na mnie wkurzona. Albo cały czas. Znaczy, z mojego punktu widzenia to jest tak, że ja się zasadniczo raczej na nikogo nie obrażam. Właśnie bym powiedziała, że jest odwrotnie. Jak ktoś ma się obrazić, to jestem ja. To mam takie... wiecie, rak, słońce w raku, ENFP. Czy ja jestem raczej tym typem, który się stara od razu przegadać sprawę, jeżeli już coś tam wychodzi, albo mówię po prostu otwarcie, że coś mi się nie podoba. I jakby jestem otwarta wtedy względnie na jakiś dialog między stronami, jakkolwiek to nie brzmi. Także nie przypominam sobie, żebym się za coś obrażała, wiecie, tak, że nie wiem, Marta by coś zrobiła, a ja potem miała takie... No... Jeżeli już to używasz tego jako comic reliefa, to jest takie w stylu... No, a mnie linka nie wysłałaś. No na przykład. Nie, raczej w sensie staram się nie obrażać, bo to wydaje mi się trochę głupie. Ja strzelam foszki, ale już mniej, bo wiem, że to na ciebie nie działa po prostu. Wiecie, to jest takie troszkę... Wiesz, to prawdopodobnie tego w ogóle nie zauważam. No ja wiem, dlatego mówię, że to nie działa, więc przestałam to robić. Jakby wiecie, to jest troszkę tak, jak nie pokażecie dziecku, że rusza was właśnie foch tego dziecka, to dziecko w pewnym momencie uzna, że jakby nie ma co się fochać. Znaczy ja doskonale wiem, kiedy coś jest nie halo, ale ja nigdy nie wiem, czy to dlatego, że coś się wydarzyło u ciebie w mieszkaniu, czy to, że ja coś zrobiłam. Nie no, tak honestly, ostatni raz jak do ciebie focha puściłam, to musiało być jakieś 3-4 lata temu, bo nawet nie pamiętam o co. Aha, to ja myślałam, że jakoś teraz. Nie, mówię teraz, to nie ma sensu, bo to na ciebie nie działa, to nie ma żadnej mocy sprawczej. Jakby ja sobie mogę strzelić focha, ty nawet nie zauważysz. Myślisz o mnie świadczy, mam wrażenie. Nie, po prostu jakby nie jesteś osobą, na którą taki szantaż emocjonalny działa. Chyba nie. I ja już też jakby jak się mogę, to staram się go nie robić, bo sama też nie lubię, jak ktoś mnie szantażuje emocjonalnie. I ostatni raz, kiedy takiego foszka, żeby strzelić foszka, to myślę, że mogłam puścić, jak byliśmy na wczesnym etapie znajomości jeszcze na studiach. Tak, żeby zobaczyć, gdzie jest ta granica. Wiesz, to jak to dziecko... Nie ma, nie ma tej granicy. Wiesz, jak to dziecko, które się kładzie na podłodze w sklepie i Jerry, a dopóki matka nie kupi zabawki, no nie? I ja wiesz, tą matką, która sobie pójdzie. Tak, więc to nie ma sensu. Tak, to też tutaj. To sobie leżę, ja sobie idę, no nie? A potem policja dzwoni, zostawia pani dziecko w sklepie, a czy nazywa się Majta i ma 205 lat? Tak. To tak to bywa. Dobrze, uwaga, ultimatywne założenie. No. Najważniejsze. Jedno jedyne, na które musimy odpowiedzieć i to będzie w tytule. Czekacie na Shadow and Bone. Tak? Nie! Nie czekamy, koniec, następne pytanie. Kusiło was kiedyś, żeby kolorystycznie poukładać książki na biblioteczce? Nie. Ja miałam przez chwilę. Zmieniłam to od razu. Miałaś? Momento. Mój Boże, to ja nawet... Jeszcze... Ja tego nawet nie pamiętam. Nieważne gdzie. Jeszcze mieszkałem gdzie indziej, tak? Będzie wrona, więc... Nie, no. Ja nie, absolutnie. Gatunki raczej, albo tematycznie. Gatunki autorzy tematycznie, chociaż teraz to mam taki trochę... Tetris. Taki trochę Tetris, na zasadzie gatunkowo raczej, aczkolwiek jak się tam, wiecie, jedna książka na półkę z fantastyką się nie zmieści, no to wrzucają tam, gdzie są obyczajówki, tak? Także... Dokładnie. Dwa założenia, które są bardzo do siebie podobne i odpowiedź będzie krótka, zwięzła i na temat. Anna jest tą spokojną, Majcie często odwala, Majta jest gadułą, Anna jest bardziej milczkiem. Chociaż ostatnio na tej gadule to bym się zastanowiła, ale generalnie tak jest. Ja jestem a ty jesteś Bo ty jesteś ekstrawertyczna, ja intro i to jest bardzo tak, proste. Tak, i to jest nawiązanie do tego MBTI. Tak, aczkolwiek ja mam tendencję do słowotoku, w sensie w pewnych momentach. To są takie momenty, kiedy dużo mówię, szczególnie jeżeli coś mnie, nie wiem, cieszy z jakiegoś powodu i jestem pewna, że drugiej stronie to nie przeszkadza, że ja mówię, bo to też jest rzecz,
że mam dosyć duże opory przed mówieniem o czymś tam, co wiem na przykład, że mnie bardzo interesuje, ale nie jestem pewna, czy ta druga strona, wiecie, nie przewróci oczami i nie pomyśli sobie, Boże, jak ona w ogóle gada jakieś bzdury zupełne. Więc mam dosyć duże opory przed tym często, aczkolwiek ostatnio się uczę, żeby nie mieć, szczególnie właśnie w takim no, bliskim nam towarzystwie. Także tak mi bywa. Bywają takie momenty, kiedy bardzo dużo mówię. Co? Nic, tak sobie śmieję się wewnętrznie. Ale to w ogóle tak jest, że ja jestem, wiecie, bo ja jestem słońcem w koziorożcu, księżycem w wodniku, w związku z czym mam wrażenie, że dużo takich bardzo sprzecznych rzeczy, wiesz, we mnie jakby walczy momentami, bo wiesz, to jest trochę tak, że nie, pozwolę, bo ja to wytłumaczę. Bo to jest trochę tak, że z jednej strony bardzo lubię rzeczy, które są rutynowe i takie stabilne, nie? Że one zawsze są. No zawsze tak. Wstanę rano i wypiję kawę. Wypiję kawę, zawsze muszę mieć, wiesz, rzeczy na biurku rozłożone tak samo, zawsze sprawdzę najpierw te maile nasze, potem inne rzeczy po kolei i ja wiem, że jakby codziennie mam ten rytuał i jest mi miło z tym i tak dalej. Na przykład nie trawię przestawiania mebli w pokoju. Albo rzeczy. Moja mama notorycznie ma w ogóle taką manię, że jak ja gdzieś wyjeżdżam, więc mnie nie ma. Ona, wiecie, po cichu sprząta mi wszystko, bo w ogóle ma szał sprzątania tak jak ja i jeszcze bezczelnie przestawia mi rzeczy. I ja potem wracam i przestawiam wszystko z powrotem. Ale z drugiej strony, intelektualnie bardzo szybko się nudzę. To znaczy wszystkie te rzeczy z kategorii, nie wiem, literatury, filmu, muzyki i tak dalej, to tutaj szperam i szukam i cały czas się kręcę gdzieś historycznie. No. Nie odzywaj się. No. Ja mam jeszcze jedno nowe pytanie, także spokojnie. I jakby próbuję wam tego nakreślić, o co mi chodziło z tymi tendencjami do słowotoku. Także mniej więcej tak to widzę. Ale też ile razy jest tak, że masz na przykład taki dzień, kiedy ja siedzę i mówię, o Boże, chaos. Mówię chaos, ktoś tu pił, ćpał, brał albo cokolwiek. I potem wieczorem siedzimy na Discordzie, jest taka martwa cisza i takie, Anno, za dużo byłam ekstrawertykiem. Zmęczyłam się sobą. Albo nie, guys, ja wychodzę z tej konfy, bo już nie mogę sama ze sobą, no nie? Albo nie, wyłączam to, bo nie mogę na to patrzeć. Klasycznie, na przykład, nie? Klasycznie. Anna lubi uprawiać sport, moja to nienawidzi. Czek. Tak. Zgadza się. Boże, teraz aż się zarumieniłam. O Boże, mi głupio teraz. Jak to poczekaj. Zmierzamy do najlepszego. Anna woli spokojne piosenki, a Majta te energiczne. Jest dokładnie odwrotnie. Jakby, ja kurde, czufan to lud. And I know you. Anka, yo macie. Tu. Tak, ja z reguły, w sensie, to wiecie, to też zależy, nie? Patrz jaki paradoks. Introwertyk i ekstrawertyk kompletnie odwrotnie. Ale wiesz, to też zależy, nie? Bo to zależy od artysty. Bo no. Uwielbiam takich ludzi jak Lana Del Rey, jak London Grammar, swoją drogą nowy album wyszedł, muszę dzisiaj go przesłuchać, bo jeszcze nie zdążyłam. Jak Kesi, nie? To są osoby, których ja słucham no, na everyday basis. I uwielbiam absolutnie. I potrafię cały dzień z nimi spędzić, z takimi właśnie no o wiele z, jakby no niesmętniejszymi, bo to jest tak... Spokojniejsze. Negatywnie nacechowane, właśnie spokojniejszymi nutami. Ale z drugiej strony bardzo mocno reaguje na jakieś bopy wszelkiego rodzaju. To prawda. Także... W sensie no. To jest tak, jeżeli obie słuchamy tego samego albumu w tym samym czasie, to ja zwrócę uwagę na spokojniejsze, smutniejsze piosenki, Anna najpierw zwróci uwagę na bopy. A potem to tak. Się wymiesza i będziemy słuchały, tak, znajdziemy swoje fejwy, ale pierwszy rzut to jest zawsze tak. Tak, aczkolwiek no jest masa takich utworów, które są zdecydowanie bardziej chillowe i to są moje jedne z moich ulubionych piosenek na różnych albumach. Bambe. No, cały Bekien jest właściwie taki. Chociażby, nie? Tak. Dobrze. Bardzo rzadko zmieniacie bajasów. Mi się przydarzyło tylko raz. Dlaczego dzwoni Ula? Ula, my nagrywamy. A, to pozdrawiam się. Ula, was pozdrawiam, nie wiem, czy to będziecie słyszeć. Czytajcie pielgrzyma. Odhaczone. Zadzwonię później. Pa! Dobra. Zamknij się już tam cicho. Dobrze, bajasów, Anno, wytłumacz się. Ja zmieniłam tylko raz do tej pory. To może dobieracie, zrobimy taki mały, taką małą alternację tego założenia. Dobierać dobrałam po raz pierwszy, wczoraj. Ja mówię o tym, że zaczęłyśmy od Namjoona, już ma 13. Aha, ale nie, no to się wiesz, jakby, to się jakby, wiesz, wiąże z poszerzaniem horyzontów muzycznych, tak? To jakby to nie jest tylko tak, że oni są, jakby to najpierw nie musi siąść muzycznie, bo inaczej to w ogóle nie ma sensu zupełnie. How to say nicely that you're Islam. To jest poszerzanie muzycznych horyzontów, pamiętajcie. Ale spokojnie.
spoko, Sylwia ma 16. To jest bardzo ciekawe, bo to było założenie a propos tego, że ja jestem w ogóle aromantyczna, nie? Ja mam zupełnie, w sensie inne, pewnie Marta nie wybrała tego założenia, bo nie, ono bo jest niegrzeczne. Tak obrzydliwe. Tak, jest absolutnie niegrzeczne i obrzydliwe, ale celowo do niego nawiązuję, bo ja paradoksalnie uważam się za kogoś bardzo kochliwego, tylko że na trochę innej, jakby na innej płaszczyźnie. Ale niż nie, na ale życiowo ty też jesteś kochliwa. Tak. Ty masz wszystkich obdarzasz taką dozą miłości. Ale wiesz, chodzi mi o to, że jak mnie jakaś cecha w kimś zachwyca, to ja jestem, wiesz, tak, to jestem no tak, intuit. O tym mówię, no jakby, no ty wszystkim mówisz do nas serca. No, albo tak. Misie, albo kochanie ty moje, no, albo ja coś tam. Kocham, także... I w ogóle, więc jakby... Ja mam bardzo dużo miłości do rozdania, naprawdę. Tylko, że nigdy jej nie chcę. Dobra, wytnij to. Nie wytnę tego, no, to tam no, jest. Ale to jest lat, wytnij. God damn it, please. Don't do it. Dobrze. Posikam się. Dobrze. To jest bardzo dobre założenie. Mm. Ja byłam mega zadowolona i mega taka wow, kiedy ono się pojawiło. Anna kocha klasyki o miłości, Majta kocha fantazy z wątkiem miłosnym. Parę lat temu powiedziałabym, że tak. Mm-hmm. Bo ja się do swojej części zgodzę, że ja lubię, kocham fantazy z wątkiem miłosnym. Czy w ogóle, no w sensie... To nie jest tak, że żadna z nas jest tym typem czytelnika, który nie lubi w literaturze wątków miłosnych. Nie, no nie jesteśmy literacko-romantyczne. Nie jesteśmy literacko-romantyczne, bo są takie osoby. W sensie są takie osoby, które tego nie lubią. Nie lubią. Czyli wiesz, bo to też zależy od, jakby mówimy tutaj w kategorii dobrego romansu, tak? No tak, no znaczy w ogóle, nie? Jakby, wiesz, jak widzisz, że między bohaterami iskrzy, to nie skreślasz tego na no starcie, nie, 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 absolutnie, prawda? Absolutnie, absolutnie, absolutnie. I jakoś ci to specjalnie nie przeszkadza, chyba że to rzeczywiście wydaje się być wymuszone i takie, tak. Wiesz, tylko żeby sobie było. Mm-hmm. Bo tak też bywa. Bywa. I parę lat temu powiedziałabym, że bardzo lubię klasykę właśnie o miłości, tak? Jak to tam jest napisane. Mm-hmm. Paradoksalnie przy czytaniu Emmy. Dotarło do mnie, że mnie gust literacki zmienił się na tyle, że już trochę nie do końca czuję tą miłość wobec właśnie takiej literatury kostiumowej, tak jak ja to mówię sobie w cudzysłowie, czyli między innymi w cudzysłowie. Jak właśnie do siostry Bronte, jak do Jane Austen i tak dalej. Te parę lat temu absolutnie uwielbiałam te książki, teraz podchodzę do nich trochę chłodniej i już ich tak nie pożeram jak te, jakiś te, te, mhm. ten czas temu. W związku z czym... No chyba nie powiedziałabym. Chyba po słowo to, ja powiedziałam, tak, zgadza się, Anna, jesteśmy tu. Bo ja się zastanawiam na głos, tak jakby... Normalnie byś się zastanowiła, wiesz, w swojej głowie, w sensie, ale ja że nagrywamy. Jestem w stanie powiedzieć, że jakby... Na przykład jak się zaczynałyśmy dopiero kumplować, to wydawało mi się, że bardziej jesteś właśnie w tym momencie. Bardziej takie książki mi do ciebie pasowały. Mm-hmm. Tak jak na ciebie patrzyłam, rzeczywiście mówię, no to jest taka dziewczyna, która czyta Ostik na przykład, nie? Zanim cię zapytałam o torebkę Koesa i zaczęłyśmy się przesiłkować, więc tak. To jest ciekawe. Annie łatwiej poznawać nowych ludzi niż Majcie. Nie. I tu też bym powiedziała, że jest odwrotnie. Jest odwrotnie. Że wtedy, że ja jestem tą osobą, która ma takie, hej, siema, co tam? Anna wtedy ma takie, ale ja nie czuję wajprzeku. Mówię, dobra, stara, trust me. A potem wychodzi jak wychodzi. Ale no, tak generalnie jest. Nie, nie, nie. Ja mam dużo pory na początku każdych znajomości. Obojętnie jakby, kto to jest, kim jest, co osiągnął i tak dalej. Za każdym razem jestem dosyć wycofana i dlatego pewnie dużo ludzi uważa, że są chłodne w obyciu. No, ale to się zmienia. Jak już kogoś lubię, to kogoś lubię. To mam założenie a propos tego. Anna is... I'm awkward because of the situation. Marta is... The situation is awkward because of me. Ja się zastanawiam, czy się zgadzam. I to jest bardzo to. Ja często robię tak, że sytuacja przeze mnie robi się awkward i wszyscy mają takie... No i co teraz? I co teraz? A wtedy, a na przykład Anna ma takie, że jak jest taka, wiecie, jakaś atmosfera nie do końca, to Anna ma wtedy ma takie, jakby wiecie, takie okej. Zawsze to jest wtedy, o tak, o okej. Okay. I zawsze duże oczy wtedy robi. I na przykład jak zaskoczycie Annę czymś na targach, to zauważcie, że jest zawsze, naprawdę? A widła ja tutaj, wiecie, w grupie ludzi, a wszyscy dookoła z tymi swoimi książkami. I'm kinda shy, okay? I wouldn't say so. Kinda. But okay, kinda. Okay. Majta wypala czasem z pomysłami, które Anna musi zastopować, ponieważ jest realistką. Znaczy ja nie powiedziałabym, że jestem realistką, jakby w ogóle do mnie nie przemawia ten podział na optymistów, pesymistów i realistów, nie? On jest jakiś taki dziwny. Ja jestem... Nie wiem, kim... Chciałam znaleźć jakieś słowo, które się kończy na ista i nie znalazłam. Znaczy ja nie lubię tego podziału, bo uważam, że jest nieadekwatny. To znaczy... To zależy.
Wszystko jest relatywne, tak? Tak, tak, tak. No. Także w sensie bywa tak, że to ja jestem tą osobą, która cię ciągnie w dół trochę, nie? No i często mówimy, że jesteś niszczycielką zabawy i cierpienia małych dzieci. No ostatnio to powiedziałam, że nie jestem. Pozdrawiam niektórych ludzi. Helenę. Jakby ostatnio to ktoś inny jest matką w tej relacji. Ona jest takim pokojnym dzieckiem, które absorbuje treści. Ale w sensie, no, jeżeli już, to ja jestem tą, która wpada na głupie pomysły, wtedy Anna zadaje pytanie, no dobrze, ale... To jest, nie, pytanie zawsze brzmi, dlaczego? Dlaczego? Takie, no ale jak ty to sobie wyobrażasz? Tak. Ja wtedy mam takie, no bo słuchaj, w ogóle ja tłumaczę Anna. No nie wiem, nie jestem przekonana. I wtedy to jest, wiecie, ten moment, żeby to przemyśleć jeszcze raz. Zakładam, że obie wolicie kisiel od budyniu. Ja tak. Nie, ja wolę budyń. Jesteś choja. Jesteś choja, przysięgam. Budyń waniliowy. Nie. Budyń waniliowy. Kisiel truskawkowy. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Nie macie napisanego konspektu do filmów z recenzjami. Napisanego nie. Nie, on jest... Patrz, ale ja z reguły sobie układam w głowie myśli na tyle, żeby wiedzieć, co konkretnie chcę powiedzieć i jakie sprawy chcę poruszyć, tak żeby nie było, wiecie, takiego momentu, że ja siadam tutaj i mam takie, dobra. I co teraz? To co teraz? No nie, jakby nigdy w sumie nie napisał się scenariusza do filmu. Nie. Nigdy. Nigdy. Nigdy nawet na samym początku jak ten. Nie, ja scenariusza mam tylko do podcastu, jeżeli już. No tak, ale do filmów. Anna chciałaby wykładać kiedyś na uniwersytecie. Pewnie w jakimś innym życiu to robię. Znaczy myślę, że byłabym w tym całkiem spoko. Mhm. Byłabyś. Ale nie mam kompetencji. Także, znaczy teoretycznie jestem magazynierem, więc mogłabym. Jakby się nie uprzeć. Iść na doktorat. Znaczy nawet bez doktoratu możesz być wykładowcą, nie? No tak, tak, tak. Także myślę, że to by było spoko. Myślę, że to by było spoko i nie byłabym wcale jakaś taka bardzo zła. Kocie! Nie macie żadnych tatuaży i zmieniłyście styl ubierania przez K-pop. Nie mamy tatuaży, ale obie chcemy mieć, więc... Tak, sooner or later to się wydarzy. Ja już nawet byłam w kontakcie z jedną artystką. Po tobie powiedziałabym, że tak trochę rzeczywiście. Zmiana stylu przez K-pop. Wjechały pewne gajniaczki, wniechały pewne... Znaczy nie powiedziałabym, że to jest przez K-pop. To znaczy, to raczej wynika z tego, że... Inspiracji. Trendami. Coś mi się podoba. Tak, ale wiesz, bo... Znaczy, obojętnie już kto to jest, nie? Ja często oglądam jakieś randomowe zdjęcia na Pinterestie, nie? No. Czy to jakieś gwiazd, które są, wiesz, sfotografowane przez paparazzi, gdzieś tam jak idą po buki, nie? Czy gdzieś tam. No. Mówię, o kurczę, ona ma coś na sobie takiego i to jest super ekstra i ja to chcę też takie coś. Bo wydaje mi się, że byłoby spoko, nie? Bo o, on ma coś tam, ja też chcę coś takiego mieć. I więc w gruncie rzeczy to nie powiedziałabym, że to jest, wiecie, jakieś takie bardzo nakierowane... Przez to stricte, w sensie przez K-pop stricte, ale no, biorąc pod uwagę to, ile oglądamy stage'y, występów, koncertów i gdzieś, nie wiem, jakichś tam materiałów dookoła, no to koniec końców, no musi być tam jakieś ubranie, które jakby przyciąga waszą uwagę, nie? I masz takie... Tak, albo na przykład kombinacja, na przykład kombinacja. Ja na przykład miałam dużo takich outfitów, które miałam takie, no w sumie tego nigdy bym w życiu z tym nie połączyła, a potem widzę jakieś foto i mówię, kurde, to rzeczywiście zajebiście wyglądało. Ubieram a ty dzisiaj jesteś bardzo zainspirowana. Ja jestem bardzo zainspirowana. Bardzo. Wiecie, jak są te TikToki, że jak nie możesz znaleźć faceta, który ma styl, który ci się podoba, to ubieraj się jak ten facet i ten styl, który ci się podoba. To ja jestem tym typem osoby. Bardzo. Ty w ogóle kupujesz teraz rzeczy, których w życiu byś nie kupiła parę lat temu. Ja w ogóle mam wrażenie, na przestrzeni ostatnich 5 lat mój styl tak ewoluował, jakby jak ja przypominam sobie siebie z liceum, to ja noszę teraz i wcześniej też przez ostatnie kilka lat studiów rzeczy, których bym w życiu nie założyła. No więc w życiu. Wrażenie, że to tak ewoluuje i tak stale, a potem jakby, wiecie, że jakby i przed etapem K-popu było inspirowanie się jakimiś dziwnymi rzeczami, noszenie rzeczy, których bym nie nosiła. Potem się okazało, że tutaj są fajne outfity, fajne pomysły, fajne połączenia, więc jakby to też mi weszło. Za pół roku, za rok pewnie będzie kolejny jakiś tam, wiecie, mood, jakby... No tak, jakby teraz przeżywam trochę taką fazę wyjścia z chaini, ewentualnie powrotów do chaini w innej formie, więc jakby, no ja, I'm weird. Gdyby nie K-pop, wasze życie byłoby nudniejsze, ale wy byłybyście bogatsze. Tak. Zgadzam się, to jest pierwiady. Jak to powiedziałam, że czekaj, tak, to było na Instastory wrzucone później, że ty powiedziałaś, no że wytrzymaj tydzień bez K-popu, ja powiedziałam, że mogłabym to zrobić, ale po co, byłoby strasznie, jak to może, byłabym bardzo smutna.
Tak, to więc tak to wygląda. Kolejne ultimatywne założenie. Anna nie lubi, gdy mówi się do niej Ania. Ja sobie pozwolę zacząć. Tak? Dla was Anna, ewentualnie dla mnie Ania. Okej? Okay? Ustalmy tą granicę. Czy to jest zabawne bardzo, nie? Bo dzisiaj w ogóle ten temat był poruszony na konwersacji naszej. Generalnie jest tak, że stosunkowo mało osób mówi do mnie Ania. Ula do mnie często mówi Ania. Jak rozumiem przez telefon. Aniu! Ona zawsze mówi do mnie per Aniu, nie? I to jest takie straszliwie confusing, wiesz? Bo na co dzień wszyscy mówią per Anno, nie? Ja już tak do tego przywykłam, to jest dla mnie tak naturalne, że w ogóle jakby nie mam z tym żadnego problemu. I bardzo lubię tą formę. Kiedyś jej nie znosiłam, a teraz lubię ją bardzo. I zawsze, i w sensie, to, Ula, jak to oglądasz, bo pewnie oglądasz, to nie jest tak, że ja coś do tego mam. To jest strasznie dziwne, ale przekochane i przesłodkie, także spoko. Aczkolwiek mam coś takiego właśnie, że no jak bliscy czy rodzina mi mówi per Aniu, no to spoko, nie? No, że to jestem ja, bo wtedy Anna wie, że ja coś chcę. Tak, ale jak wiecie, ktoś obcy mówi na przykład o mnie w komentarzu, wypierz, jak piszecie obie per Ania w komentarzu, to mam taki Jezus. Bo wszyscy dookoła mówią Anna, nie? Dlaczego? No i to jest coś. I ty się zawsze przedstawiasz jako Anna. Tak. Nie było tak, że niby Ania bajtą, a wszyscy by mieli takie... W ogóle jakbyś kiedykolwiek się przedstawił jako Ania bajtą. Kiedyś tak przedstawiałam, bo kiedyś nie wiedziałam, jaką się przedstawiać, czy mam mówić, wiesz, Ania... Czy mam mówić Anna, bo Anna mi się zawsze wydawało straszliwie poważne, nie, jak na mój wiek, no. A Ania było za urocze z kolei, nie, bo to jest takie, wiesz... Aniu. No tak. Aniu. Aniu, wiesz, Aniu. Podejrzewam, że to przez fonetykę tego imienia, tak? A teraz jakby, jak już jestem stara, to mogę myśleć i mówić o sobie poważnie, więc czemu nie? Także wiecie, możecie sobie to przetłumaczyć tak, wiecie, że jesteście bardzo... jakby wiecie, takimi bliskimi i osobami w kręgu, kiedy Anna pozwoli wam do siebie mówić per Ania i was za to nie zabije. Więc póki co używajcie Anna. Znaczy, o wiele bardziej komfortowo się czuję, jak ktoś do mnie mówi per Anna. Z obcych ludzi, tak? Na przykład. Bo są też takie osoby, które się poznaje dopiero co i one od razu używają zdrobnień twojego imienia. No w twoim przypadku nie, bo ty nie masz jakby zdrobnienia, nie? Ale w moim przypadku tak jest i pewnie masy osób, które, wiesz, mają zdrobnienia, właśnie jak, nie wiem, osoby, które się nazywają, nie wiem, Aleksandra, albo Hanna, tak, czy coś takiego, nie? I od razu używają zdrobni na dzień dobry i ja się czuję straszliwie niekomfortowo wtedy. Ale wiesz, ja na przykład też jestem taką osobą, która na przykład, wiesz, Bajtek jest Bajtek, to mówię Bajtek. Albo na przykład jest Gabriela, no to mówię Gabi. Jest Karol, Karolina i ja nigdy nie powiem do kogoś per Karolina, ja zawsze powiem Karo, no nie? Znaczy nie, to ja mam Karo, naszą Karo, ale tak samo jak do Nikoli mówię Nikolkę. Albo do Agnieszki Aga, no nie? No. Albo Sasna. Ale do Agnieszki też czas mówię Agnieszkę. O, no tak. Dobrze, no więc generalnie dla was Anna, dla mnie Ania. Tak w skrócie. Marta teraz nie czyta zbyt wielu książek, które nie są sponsorowane. Nie czytamy zasadniczo wielu książek, które nie są sponsorowane obie, bo tyle tego jest, taka jest prawda. Bo jakby musicie mieć świadomość tego, że nie zawsze życie jest takie kolorowe, że można robić wszystko, co by się chciało. I z tym was zostawię... Może kiedyś zrozumiecie. I myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy do was wszystkich dotrze, będziecie mieli takie, to dlatego. I taki jeszcze mały disclaimer, nie baszujmy twórców za to, że chcą mieć pieniądze, żeby jeść. Bo to nie jest fajne. Także tak. Anna ma męża i dziecko i czyta po nocach przez natłok życia. Jakby widzicie ten szmarek, jestem ja. Widzicie ten szmarek na palcu. Nie na litości. Ja chciałam, żebyś odpowiedziała! Nie mam męża! Jak to nie? A i tym bardziej dzieci! Maza! Baekhyun! Jay! Mam psa! To mi wystarczy! A moje twoje dziecko? Słucham? Twoje dziecko? Jakie dziecko? No ja! A no ty! A Helena? No. I Bajtek? To też są twoje dzieci! No tak. To takie mam dzieci, nie? Ale no... Jesteśmy familia de Lulu. Nie no. A Aga jest naszym ojcem. Ja nie wierzę, że to jest na poważnie. Znaczy serio, ja nie wierzę, że to jest na poważnie. Słuchaj, nie ma na koniec żadnej emotki i ten komentarz ma 12 lajków. Nie czytam po nocach. Nienawidzę czytać po nocach. Ja śpię w nocy. Ewentualnie słucham podcastu. Nie, mówię, bardzo nie lubię czytać wieczorem, bo... Ale słuchaj, przynajmniej ktoś napisał po Anna. Okej, okay, niech będzie. Jakby... Poza tym, fun fact, jeżeli kiedykolwiek wyjdę za mąż... Zastanawiałam się przez chwilę, czy dobrej formy użyłam, ale tak. To na pewno nosiłabym obrączkę. W sensie, nie, mówię o tym, bo są takie osoby, które tego nie chcą robić. I jej nie noszą. A ja wiem, że byłabym taką osobą, która by nosiła. I chodziłabyś tak.
Tak, będzie. Żeby wszystkim pokazać. Nie, nie, naprawdę. Jakby tak sobie myślę, że jakbym kiedyś wyszła za mąż, to nosiłabym. No także jak zobaczycie obręczku Anny, no to będziecie mieli odpowiedź na pytanie. Więc tak. Kona jest waszym szefem i zmusza was do nagrywania, potem zabiera wam kasę, żeby sobie smaczki kupować. Prawda. Prawda. Jakby widzicie, to jest jakby to futro, które ona nas zostawia. Ja nie mogę patrzeć na swoje spodnie. To jest jak, wiecie, jak taka toksyna, która nam, wiecie, przekazuje on przez te toksyny, co my mamy mówić i w ogóle. Więc tak, chcecie skończyć fagę i ją wydać, ale macie dość zamieszania wokół niej i naszych ciągłych pytań kiedy. Paradoksalnie tak i nie, w sensie ja nie mam dość tych pytań. Ja się czuję bardzo taka zmotywowana, kiedy pytacie o jakieś tam spoilery, a ja się wtedy zastanawiam, mówię, jaki wam to spoiler dać, żeby wam coś powiedzieć, ale żebyście gówno z tego wyciągnęli. Ja lubię takie rzeczy. No to... Anna nie. To ja nie. W sensie, to mnie bardzo stresuje. W ogóle jak ktoś się mnie pyta o to, no to jak ci idzie pisanie, to ja mam wtedy, o Jezus, to jestem zestresowana od razu poziom, wiecie, 200 i wtedy zaczęłam się zastanawiać, jak mi tak naprawdę idzie to pisanie. Może wcale mi nie idzie tak dobrze, jak mi się wydaje, że mi idzie. Także, znaczy to nie jest tak, że wiecie, mi to jakoś straszliwie przeszkadza i w ogóle najchętniej to by wam głowę poucinała za to. Nie. Aczkolwiek... Już trochę nie wiem, co na to odpowiadać, prawdę mówiąc, poza tym, że no pracujemy i książki nie pisze się w miesiąc, ani w dwa, ani w trzy. Chyba, że ktoś, nie wiem, jest zajebistym pisarzem i potrafi pisać książki w trzy miesiące, to gratulacje. Zazdrą. Ja nie. Ja nie umiem, także... No. No słuchajcie, jak będzie coś wiadomo, to wam powiemy. Po prostu. I tyle. Więc tak. Tutaj będę miała ostatnie. I brzmi ono tak. Zwykle ta Anna pierwsza czyta daną książkę i ewentualnie Marta czyta tę książkę z jej polecenia. Ostatnio tak jest od ilu? Kilku miesięcy będzie, tygodni powiedzmy, jakoś tak? W sensie ostatnio tak jakoś się składa terminarzowo, że zaczynasz raczej ty czytać. Tak, no ale weźcie pod uwagę też to, że Marta studiuje, ja nie. W związku z czym ma trochę więcej zajęć niż ja. Także to jest dosyć taki naturalny układ, który gdzieś się wyklarował między nami, że jeżeli dostajemy jakąś fajną ofertę od wydawcy z jakąś interesującą książką, no ale wiadomo, że ona brzmi na papierze interesująco, albo ma jakieś kilka fajnych nagród na koncie, no ale wiadomo, że to jeszcze trzeba przeczytać, żeby się zorientować, czy w ogóle jest to warte polecenia, albo czy w ogóle jest o czym mówić o tej książce. W związku z czym, no, to ja wtedy mówię, dobrze, no to niech państwo mi wyślą ten egzemplarz, czy dwa, tak, w zależności od sytuacji. Ja zaczynam czytać, jeżeli uważam, że jest o czym mówić, to wtedy mówię, Marta, słuchaj, uważam, że to jest spoko i powinnyśmy się nad tym pochylić. I wtedy tak. po tym, jak ja przeczytam i Marta przeczyta, to rozmawiamy, czy to robimy, czy nie. Chociaż bardzo często jest to tak, że Anna zaczyna, ty przeczytasz, nie wiem, z 50-100 stron i ja wtedy zaczynam chwilę za tobą. No. Więc ty po prostu szybciej kończysz. No zdarza się czasem, jeżeli rzeczywiście ja się nie wyjawiam, że ty już skończyłaś, a ja dopiero zacznę. Tak, aczkolwiek weźcie pod uwagę to też, że Marta czyta o wiele szybciej niż ja. Tak, więc ja nadganiam w dużej mierze. To, co Anna przeczyta w 3 dni, ja czytam w półtora. No. Więc się wyrównuje. Ale ja jestem starsza, tym wolniej czytam. Ale no, nie można mieć wszystkiego. Tak? Nie można mieć wszystkiego, nie można być pięknym, sławnym i bogatym i jeszcze czytać szybko książek. No, w tym stylu. I być jeszcze introvertykiem, ekstrawertykiem i w ogóle. No nie. No, więc tak, no to by było na tyle. Postarałam się wybrać te najciekawsze, ominęłam te bardzo nieeleganckie o związki, o nasze związki, o nasz związek ze sobą i to wszystko. Bo uważamy, że jakby już dosyć powiedziałyśmy na temat tego, gdzie powinna być granica napastowania twórcy i jego życia prywatnego. Więc tyle wam dajemy, bo tyle uważamy, że jest spoko. Dzięki wielkie za to, że w ogóle napisaliście swoje założenia. Większość z nich była naprawdę super i fajnie się na nie odpowiadało. Ci, którzy są nowi, mamy nadzieję, że wasza ciekawość została zaspokojona i tym bardziej będziecie z nami się tutaj jeszcze dłużej kiedzieć. Oczywiście wpadajcie na Instagrama, na Facebooka, na Discorda, na wszystko to, co jest w opisie. W kartach oczywiście są poprzednie Q&A i filmy i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!